Straszną krzywdę mi złodziej zrobił, nie fizyczną, a psychiczną. Rozszczęsiony jestem od wczoraj, bo rzeczywiście nie spodziewałem się takiego czegoś, żeby ktoś poleciał na taki antyk, jaki miałem. Wczoraj tutaj sąsiad dzwoni do nas przez domofon, że szopka otwarta i nie ma wózka od waty. Złodziej ukradł wózek od waty. Czemu mógł ukraść ktoś coś takiego? On tam był jakiś metale, z jakichś metali takich kolorowych zrobiony ten Nic wózek? Nie było, tylko ukradł wózek do waty, putle z gazem, dwa kółka rowerowe zapasowe, to wszystko. Trzech waciarzy stało, to ja ten taki najbiedniejszy byłem wśród nich. I najtańsze waty sprzedawałem. Może tym waciarzom się nie podobałem, że za tanie sprzedawałem, bo oni nie mogli biznesu przy mnie robić. Jak mnie nie było, to sprzedawali watę po 2, po 3 złota, a przy mnie to musieli też po złotówce sprzedawać, tak jak ja. Zaczynałem 40 parę lat temu po złotówce i kończę po złotówce. Z tym, że to u mnie już nie było kręcenie, wychodziłem do parku na godzinę, półtorej najwyżej. Powietrza łyknąć. Ile taki sprzęt jest wart do kręcenia noty, taki jak pan miał? To był stary. Oj, dla mnie, to kosztowało w 60-tych latach 40 tysięcy. To mnie kosztowało, do tego jeszcze dokładałem stale jakieś remonty i wszystko. Bo tu policja nie chciała wierzyć, ale tak mnie to kosztowało. Kupiłem od jednego człowieka z Wrocławia. Tak. I tyle mnie to kosztowało. A dzisiaj to dla mnie to był sprzęt bezcenny. Bo ja już wymeldowałem to kręcenie, ale wychodziłem na godzinę, dwie, bo mi to w nauk w krew weszło. Czy od którego roku pan? W latach 60. pan to kupił, tak? Tak. I od tych lat 60. w Słupsku tu sprzedawał pan watę cukrową. Tak. Tak. W 60. W czwartym roku rozpocząłem to do dzisiaj, także byli przede mną i przy mnie różni waciarze, ale to był taki interes, że jak poczuł parę groszy przy sobie już, ukręcił parę wat, to butelkę wina uchlał się, rozłożył się w rowie i po kręceniu. Same pijaki. Ja to i palenie rzuciłem dla waty, żeby nie śmierdziało dzieciom pani. A trudno tak. Się kręci taką watę? Proszę? Trudno się kręci? Czy trudno? No jak się nauczy, to się kręci. Dokąd się nauczyło, to ten miesiąc czasu to ręce miałem poupalane po łokcie, bo to w 60-tych latach jeszcze nie było gazu, tylko denaturat był, proszę pana. To ten denaturat to raz się chciał palić, raz się nie chciał. Brwi, włosy, głowę miałem opaloną i ręce opalone. Zanim się nauczyłem, to kilo cukru zepsułem na jedną, dwie waty. Także wszystko jest łatwe, jak się umie. Ktoś wziął, żeby się nauczyć na tym chyba kręcić, bo wyjść w teren z tym nie wyjdzie. Bo takie, bo mają waciarze różne, ale takiego jak ja nie ma nikt. To jest do rozpoznania, jest z daleka. I obudowa takiej nikt nie ma i wewnątrz tego aparatu do kręcenia watu takiego nikt nie ma, jak ja miałem. Nie ma widoków. No zniszczyli mnie psychicznie, rozszczęsiony jestem.